A jeżeli znowu będzie córka? To będzie 13. córka w rodzinie. My wychowamy ją na zakonnicę. Zakonnicę! Zasmucił się Antoni. Zakonnicę! Przecież one mają takie smutne życie! Nie smuć się! Watacha to jest historia o hipotetycznym miasteczku, wspólnocie wyrwanej gdzieś z powierzchni ziemi, zawieszonej w przestrzeni poza czasem, gdzie ta wspólnota żyje po prostu według własnego jakiegoś kodeksu wiary. Historia polega na tym, że dwie rodziny Wolfów na zmianę co drugie pokolenie oddają kościołowi jedno ze swoich dzieci. Oddają jako duchownego. Oczywiście że ma zostać... syna. Syna. To jest ważne, że syna. Tak się nieszczęśliwie składa, że przyszedł czas, kiedy rodzą się wyłącznie córki. We wspólnocie tylko córki. Należy podjąć działania, jak uratować wspólnotę, bo wszyscy są przekonani, że skoro już nie mogą dopełnić tego obrządku, to może się zacząć dziać źle. Czyli na mnie, na jakiś znak święty czekali, że może przemówię, że ich pobłogosławię, a ja płakać zaczęłam z zimna i ze strachu. A on wtedy, Joanna powiedział, im ja głośniej płakałam, tym on głośniej krzyczał, Joanna, ja ciebie chrzczę, Wolelibyśmy jednak, żeby ten świat był taki, jak kiedyś nam podawano, że Bóg jest miłosierny, a nie wyobrażamy sobie, że miłosierdzie tak. Może posuwać się do radykalizmu. Kościół, o którym my opowiadamy, to nie jest kościół katolicki, to nie jest kościół chrześcijański. Oczywiście są tam jakieś skojarzenia, no bo my z Kasią jesteśmy w tej tradycji, w tej kulturze wychowani. Natomiast ta wspólnota, której opowiadamy, to jest coś uniwersalnego, wymyślonego. I to stanowi jakby próbę sportretowania w ogóle podejścia Kościoła do ludzi i umiejscowienia człowieka w miejscu Boga. Ja tylko pani coś poczuła? Nie, ale czuję, że to już niedługo. Zasapałaś się. To z przejęcia. Że miłość cię wypełnia. Że miłość mnie wypełnia. Zależało nam na tym, żeby przede wszystkim kostiumy były bardzo minimalistyczne, diagonalne, żeby ta diagonalność się gdzieś pojawiała właśnie tutaj tą formą, są można powiedzieć szaliki. To jest takie odniesienie też i do witraży, i do tyczek, i do całej scenografii. One są bardzo wyciszone, można powiedzieć, jeśli chodzi o kolorystykę, bo jest praktycznie tylko ta czerń i biel. Nie stosujemy niczego więcej, bo chcieliśmy zachować pełen minimalizm. To, co od razu można zauważyć, to, że wszyscy są totalnie zunifikowani, dlatego tak jak po prostu jest w tytule, wierna Watacha, wszyscy muszą być tacy sami, po prostu. Wszystko, co się tutaj dzieje w sferze muzycznej, w sferze dźwięku, jest tworzone na żywo, a jednocześnie ta rzeczywistość ulega na naszych uszach destrukcji, dlatego że poddajemy dźwięki, czy to śpiewu, czy rzeczywistych jakichś mechanicznych uderzeń wydawanych przez aktorów, łapiemy to wszystko, Albert to łapie wszystko w sieć swojej elektroniki i przetwarza, jakby destruuje, entropizuje to na naszych uszach w czasie całego spektaklu. I jeśli chodzi o te muzyczne wycieczki, to bardziej jakby pracowałem tutaj nad pewną formą rytuału, który nie byłby umiejscowiony w żadnej konkretnej religii, ale gdzieś w przestrzeni sakralnej czy parasakralnej. Sięgamy po symbole, ale nie po symbole konkretne, tylko po symbole z pewnej przestrzeni sakralnej, która w momencie, kiedy sakrum z niej wycieka, zostaje sam rytuał, robi się bardzo niebezpieczne. Tak się zastanawialiśmy z Kasią, kiedy damy sobie jakby z wiarą, z religią spokój, ale chyba to jeszcze dużo czasu musi upłynąć, bo niczego tak człowiek nie zepsuł jak Boga.
Tak, ten spektakl zresztą powstał jakby w oparciu o takie myślenie, że zapomnieliśmy trochę o Bogu, ludzie zaczęli szukać, tak, ludzie zaczęli szukać Boga w sobie, a nie u góry. Tak. I to chyba jest rzecz, na którą my się jako twórcy nie zgadzamy, mamy prawo się nie zgadzać.